Cześć, tu Adam Rudawski. W ramach serii o historii Tykocina dziś pogadamy o walkach o miasto i zamek w potopie szwedzkim. Prolog. Położone na styku Litwy i Korony Podlasie pełniło w czasach I Rzeczypospolitej rolę klamry spinającej dwa główne człony państwa. Doskonale rozumiał to ostatni z Jagiellonów Zygmunt August, który właśnie w sercu regionu Tykocinie polecił rozbudowę zniszczonego przez Radziwiłłów zamku Gasztołdów. Prace budowlane zakrojono na szeroką skalę. Wkrótce można było już podziwiać czteromasztową kamienicę zamkową, otoczoną nowoczesnymi fortyfikacjami bastajowymi. Zamek postawiony był po to, by chronić nie miasto, stało od niego za daleko, a przecinające się obok ważne szlaki lądowe i wodne. Położony był w niezwykle obronnym miejscu, na środku płynącej tu wieloma korytami Narwi. Równa odległość od granic i tym samym terenów potencjalnych działań wojennych, a także to, że przez miasto przebiegały szlaki komunikacyjne, sprawiło, że król postanowił umieścić w zamku jeden z najważniejszych arsenałów państwowych. Z tych samych powodów Zygmunt August przeniósł do tykocińskiej twierdzy swój skarbiec i księgozbiór. W początkach XVII wieku zamkowe umocnienia przebudowano i unowocześniono. Krzysztof Wiesiołowski, starosta tykociński, kazał zburzyć basteje i wznieść potężne fortyfikacje bastionowe. Tworzyły je cztery narożne bastiony i łączące je cztery kurtyny. Zajmując powierzchnię ponad 7 hektarów, twierdza stała się wtedy jedną z największych w ówczesnej Rzeczpospolitej. Ważny w naszej opowieści jest też fakt ufundowania w Tykocinie przez Wiesiołowskiego alumnatu wojskowego, czyli przytułka dla zasłużonych weteranów i inwalidów wojennych. Budowla nosiła wtedy cechy obronne. Od strony rzeki do jej bryły domurowane były dwie baszty. Potop. W roku 1655 szwedzkie wojska zalały ziemię Rzeczpospolitej. Wśród zdrajców znaleźli się litewscy magnaci Bogusław Radziwiłł i jego krewny Janusz, hetman wielki litewski. Jesienią 1655 roku ludzie Bogusława podstępem i bez walki opanowali Tykocin. Wkrótce zjawił się tu i Janusz, który jednak długo nie cieszył się sukcesem, bo już w ostatnich dniach 1655 roku zmarł na tutejszym zamku. Wkrótce do Tykocina przybyli i Szwedzi, dla których kontrolowanie tykocińskiej twierdzy miało olbrzymie znaczenie. Zajmując fortecę, stawali się panami leżącego obok węzła komunikacyjnego. Utrudniali w ten sposób łączność i współdziałanie oddziałom Jana Kazimierza walczącym na Litwie i w Koronie. By wzmocnić swoje pozycje, Szwedzi dodatkowo ufortyfikowali i obsadzili żołnierzami trzy inne budynki. Pobliski klasztor Bernardynów, znajdujący się na Narwiańskiej wyspie, oraz stojące w mieście alumnat i spichlerz zbożowy, otoczono wałami i palisadą. W ten sposób Szwedzi utworzyli system mających wspierać się wzajemnie umocnień, utrudniających dostęp do zamku. Dzięki opanowaniu Tykocina udawało im się utrzymywać w ryzach znaczną część Podlasia. Twierdza stała się też doskonałym punktem wypadowym dla szwedzkiej załogi łupiącej majątki szlacheckie. Zresztą porówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Pierwsza próba odzyskania Tykocina miała miejsce już w lutym 1656 roku. Podeszły wtedy pod twierdzę wojska litewskie, wzmocnione częścią pospolitego ruszenia z Podlasia i Mazowsza. Bolączką tych formacji był brak armat, uniemożliwił on prowadzenie regularnego oblężenia, możliwe było jedynie blokowanie twierdzy. Liczono również na pertraktacje, mające przeciągnąć na stronę Jana Kazimierza Polaków, służących Radziwiłłom. Próby te spełzły jednak na niczym, a blokujący odeszli spod twierdzy na wieść o zbliżaniu się od sieczy prowadzonej przez Bogusława Radziwiłła. Kolejny raz oddziały Rzeczpospolitej stanęły w Tykocinie latem 1656 roku. Spróbowano wtedy szczęścia w szturmach. W jednym z dwóch przeprowadzonych wówczas ataków użyto statków rzecznych. Zostały one jednak zatopione przez ognie artylerii zamkowej. Druga blokada Tykocina zakończyła się, tak jak i poprzednia, odsieczą przyprowadzoną przez Bogusława Radziwiłła. Tym razem zdrajcy udało się dogonić i pobić część wojsk polsko-litewskich. Nowo mianowany hetman wielki litewski Paweł Sapieha nie mógł sobie jednak pozwolić na pozostawienie Tykocina Szwedom. Od 9 listopada
jego wojska ponownie założyły blokadę twierdzy. Dietrich Rosen, dowódca szwedzko-radziwiłłowskiego garnizonu Tykocina, zdawał sobie sprawę ze szczupłości własnych sił. W styczniu 1657 roku pod bronią miał do 1000 żołnierzy. Z drugiej strony wiedział, że twierdza była doskonale zaopatrzona, doniesiono mu o szykowanej odsieczy. Zamiast szwedzkiej pomocy 21 stycznia pod Tykocinem pojawił się hetman Paweł Sapieha. Siły polsko-litewskie wzrosły wtedy do ponad 4000 szabel i muszkietów. Sapieha, widząc bezskuteczność blokady, wydał rozkaz przeprowadzenia generalnego szturmu. Przedtem jednak dwukrotnie wysyłał do zamku parlamentariuszy. Pierwszy raz wezwali oni Rosena do poddania twierdzy, ale zamiast odpowiedzi zostali ostrzelani. Wysłani po raz drugi posłowie zażądali wydania ciała Janusza Radziwiłła. Jednak i tym razem nic nie wskórali. 27 stycznia 1657 roku o godzinie 6 rano wystrzał armatni dał sygnał do ataku. Nacierający pobóg ogromny mróz, który ściął lodem nie tylko rzekę, ale i mokradła, ułatwiając podejście do fortyfikacji. Hetman Sapieha osobiście zagrzewał żołnierzy do walki, obiecując im zdobyczne łupy Radziwiłłów. Piechota, spieszona jazda, w tym husaria, pospolite ruszenie i uzbrojone obozowe ciury zaatakowali broniące zamku umocnienia spichlerza, alumnatu i klasztoru. Napadnięte niemal jednocześnie warownie zajęły się obroną własnych pozycji i nie współdziałały ze sobą. Po godzinie zaciętej walki zdobyto alumnat. Chwilę potem padł klasztor. Długo odpór dawał jedynie spichlerz. Idąc za ciosem, żołnierze sapieżyńscy wraz z pospolitym ruszeniem natarli na bramę twierdzy. Zdobyte wkrótce na bastionach armaty skierowano na mury zamkowe, w których schroniła się resztka obrońców i towarzyszący im cywile. Do tej pory wszystko szło zgodnie z hetmańskim planem, jednak gdy żołnierze Sapiehy wdarli się na dziedziniec, trzy kolejne wybuchy wysadziły w powietrze część kamienicy zamkowej. Gruzy pogrzebały wielu obrońców i zdobywców szukających radziwiłłowskiego złota. Na zawsze pozostanie tajemnicą, kto był sprawcą wysadzenia prochów, przypadek czy może rozpacz obrońców. Bitwa trwała niespełna 4 godziny, lecz była niezwykle krwawa. Zacytujmy anonimowego kronikarza. Nie folgowali nikomu, rozsiekali każdego. Rosen, komendant, chciał się wykupić, ale go i Lubienieckich, Mikołaja i Aleksandra, wywiódłszy na lód, rozsiekali. Porucznika Borkowego zabito. Rajtary 40, wszystko Finów do jednego wyzabijano. Piechoty Węgrów i swych pod Muchowskim 80 rozsiekano. Finów 400 Borkowej piechoty, niemieckie też 130, żywcem zatrzymano. Brata rożnowego kapitana, także porucznika jego i chorążego, kilku oficerów i żołdaków borkowych, Poradowskich i Egierda, co skarbem zawiadował, także kapitana Paflufa, rozsiekano przy komendancie z innymi wszystkich. Sług książąt obydwu szlachty dobrej niemało i czeladzi przy nich poginęło. Więcej 1000 dusz trupem legło w tym razie. Poradowskiego ściąć kazał hetman jako zdrajcę swego i głowę na pal wbić. Wielką w oficerach naszych dragonii i piechoci przez postrzały szkody odnieśliśmy, lubo w szturmie nie padło więcej nad 8. Z kapitanów zdrowego nie mamy. Hetman Sapieha dotrzymał danego słowa. Jego żołnierze zatrzymali zdobyte skarby. Dzień po walkach do miasta doszły wieści o zbliżającej się odsieczy. Szwedzi jednak zawrócili. W zrujnowanej twierdzy Sapieha pozostawił 400 ludzi, a sam z całym wojskiem ruszył dalej. Wojna trwała. Pół roku później załoga zamku wycofała się, oddając zdobytą z ogromnym poświęceniem twierdzę bez walki sprzymierzonym ze Szwedami Brandenburczykom. Po kilku tygodniach na mocy układów Tykocin został zwrócony Rzeczpospolitej. 13 czerwca 1661 roku w nagrodę za zasługi zniszczone i wyludnione dobra tykocińskie zostały nadane wojewodzie ruskiemu Stefanowi Czarnieckiemu. Czarniecki, a potem jego sukcesorzy, sumiennie wzięli się za odbudowę Tykocina i jego pozycji.
Sponsorem programu jest komiks Zdobycie Tykocina 1657.